Witam w Stresie 11. Przyczyn zjawisk określanych jako paranormalne może być kilka. Niezwykła, niezbadana do dziś moc pojedynczego człowieka, siła miejsca, w którym takie zjawiska się dokonują, czy wreszcie tajemnice z przeszłości, które na teraźniejszość wpływać mogą. Wszystko to z osobna może być czynnikiem powodującym anomalia w naszej rzeczywistości. A co stałoby się, gdyby zadziałały one wspólnie, gdyby nałożyły się na siebie? Co byłoby przyczyną ostateczną, tą najważniejszą? Jaki nieprzewidziany skutek mogłyby mieć takie zdarzenia? W ponad stuletnim domu w Drzewicy wielu ludzi odczuwa niezwykłą moc. Taki straszny opór, no po prostu nie mogłam wejść. Tak jakby jakaś, nie wiem, ściana była zimna. Po prostu chłód, jakby ktoś koło mnie przeszedł, tak zimny taki. W obecności księdza przemieszczały się różne przedmioty. Aby jakaś siła to wzięła i no rzucała tym po prostu. Jakieś osoby nieżyjące proszą o modlitwę. Zagrożone jest życie mieszkańców. Odczułem to, jakby mnie ktoś z tej strony wbił jakiś nóż. Czy regresing potwierdzi, że rzeczywiście mieszkańcy tego domu stoją u progu tragedii? Zobaczyłem, że to coś głowy nie miało. O tym już za chwilę w Strefie 11. Nie tak dawno mówiłem o tajemnicach zakonu templariuszy, o ich nieprzebranych skarbach, klątwie, jaka wiązała się z ich upadkiem, zagadkach nierozwiązanych do dziś. Wtedy przy pomocy polskich i brytyjskich specjalistów udało się stwierdzić, że miejsca, w których zakonnicy budowali swoje komandorie, były swego rodzaju miejscami mocy, miejscami, w których notowano niespotykany nigdzie indziej, nieznany rodzaj energii. Dziś nikt nie wie, dlaczego właśnie tam. Wiadomo jednak, że nie są to jedyne miejsca na Ziemi taką niezwykłą energią naznaczone. Na północy Polski we wsi Drzewica znajduje się dom, w którego najbliższym sąsiedztwie zastrzelono podczas II wojny światowej kilkudziesięciu więźniów. W ciągu ostatnich 10 lat w dziwnych okolicznościach zginęło bądź niespodziewanie umarło 9 osób. W tym domu przez lata mieszkali państwo jeżowscy. W tej chwili mieszka już tam tylko mama pani Jadwigi, Zuzanna Barska. Państwo jeżowscy jednak cały czas opiekują się panią Zuzanną. Tuż po świętach, po powrocie do własnego domu, zauważyli, że coś dziwnego dzieje się z ich telefonem. Chwilą podnoszenia słuchawki wybierało numery, samoczynnie było nawet słuchać pip, 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 pip i robiło połączenie. Halo? Początkowo pan Adam myślał, że ma uszkodzony telefon. Halo? Okazało się jednak, że aparat jest sprawny, a podobne sytuacje wciąż się powtarzały. Halo? 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 Ja pytam się, kto to? No a osoba z drugiej strony się pyta, no jak pan dzwoni do mnie? Nie, no i pan nie wie, do kogo pan dzwoni, no taka reakcja troszeczkę zdziwienie było, nie? W dniu święta Trzech Króli syn państwa jeżowskich starał się napisać na drzwiach mieszkania pani Zuzanny tradycyjny napis KMB. Ku jego zdziwieniu okazało się, że jakaś siła mu to uniemożliwia. A jakby tą rękę ktoś odpiął i nie kazał mi pisać na tych drzwiach. Zdziwiłem się, że kreda nie może pisać, że coś, że nikogo nie ma, mnie odpycha ta ręka. Ilość niepokojących zdarzeń zaczęła narastać. Państwo jeżowscy zauważyli, że coraz więcej drobnych przedmiotów znajduje się na ziemi. Pojawiły się także dziwne odgłosy. W pierwszym dniu to było nic niezauważalne. Ja raczej nie widziałam, tylko sobie było, leci, to leci, no i deska spadła, czas i leży na podłodze. To nie niszczyło, tylko zwalało takie poszczególne, tylko małe takie drobiazgi, nie? Dawało znać, że coś jest. Cała rodzina zaczęła zastanawiać się nad przyczyną tego typu zjawisk. Początkowo przyjęli rozwiązanie podane przez panią Zuzannę. Ja myślałam, no i przyjdzie to ktoś, mówię, z rodziny umarł, może jakiś znak dał, albo co. No, to sobie pomyślę. Ale przecież tam takich cudów tutaj nie widziałam, jak się zestarzałam. Sprawa szybko zdobyła rozgłos. Zaciekawiła się nią miejscowa prasa. Na miejsce w towarzystwie swoich znajomych przyjechał dziennikarz Łukasz Mikołajczak. Podczas pobytu w domu jeżowskich nic jednak nie zobaczyli. Wychodząc z niego, postanowili zrobić kilka zdjęć z zewnątrz. Po wrzuceniu zdjęcia do komputera zauważyłem coś dziwnego, że antena satelitarna, którą widziałem tam ja, widziała moja żona, widziała naszych dwóch znajomych,
kompletnych sceptyków, jeśli chodzi o tego typu sprawy, jest przezroczysta. Dodatkowo nie było widać żadnych śladów umocowania anteny. Zaciekawiony dziennikarz zadzwonił do pana Jeżowskiego z pytaniem, w jaki sposób jest ona przytwierdzona do ściany. Jakież było jego zdziwienie, gdy w odpowiedzi usłyszał, że tam nie ma, ani nigdy nie było żadnej anteny. No ja zdębiałem, bo miano przewidzenie. Zadzwoniłem do znajomych, którzy byli z nami, do tych sceptyków i zapytałem ich, co zwróciło ich uwagę na ścianie tego budynku. No w zasadzie nic, no antena satelitarna. Inteligencja siły, która opanowała dom w Drzewicy, nie podlega dyskusji. Powstrzymuje ona wszelkie działania, które mogą ją ujarzmić. Ta historia ma wielu świadków i wszyscy są zgodni. Mamy oto do czynienia z siłą nie tylko inteligentną, ale i groźną. Kilka dni później mieszkańcy po raz pierwszy zauważyli samoczynnie poruszające się przedmioty. Ten obrazek albo się kołysał, albo po prostu był wyskakiwał i był tutaj, zawsze leżał w tym miejscu. Jak zaczynał rzucać, to ze trzy razy człowiek powieszał z powrotem, zrzucało i aż potłukło całkiem. Postanowili powiadomić swoich sąsiadów o tym, co dzieje się u nich w mieszkaniu. Nikt z nich nie wierzył gospodarzom, choć jak przyznają, sami odczuwali w tym budynku dziwną atmosferę. Zdanie zmienili w momencie, gdy stali się świadkami niezrozumiałych dla siebie zdarzeń. Doniczki spadały, nie? Z kwietnika, tu w ogóle na korytarz, nie? To jednak jest kawałek, nie? Odległości, żeby tam na przykład ludzi nikogo w pokoju nie była, doniczka leci, nie? Stopniowo zaczęło narastać przerażenie wśród mieszkańców domu. Widok unoszących się dewocjonaliów doprowadził ich do paniki. Matka Boska stała koło lichtarzu i koło krzyża. No i po prostu z tego stołu aby jakaś siła to wzięła i no rzucała tym po prostu, no tu w tym przedpokój rzuciła, nie? I ten krzyż to nie zapomnę, a ja normalnie przed oczami to widzę, jak się podniósł. Mieszkańcy domu ponownie powiadomili Łukasza Mikołajczaka. Zaciekawiony ich opowieścią oraz historią domu postanowił przyjechać ponownie. To, co zobaczył na własne oczy, zupełnie go zaskoczyło. Taboret, który stał przede mną, zwykły sosnowy, drewniany taborecik się uniósł na wysokość 40 cm i przeleciał pod ścianę, odległość około 2 metrów. No, zdębiałem, trochę się wystraszyłem i nie bardzo wiedziałem, co mam zrobić. W tym momencie w mieszkaniu znajdowało się kilka osób. Nagle usłyszeli niesamowity hałas dochodzący z mniejszego pokoju. Gdy tam wbiegli, zobaczyli coś niezwykłego, coś, co przekracza ludzkie pojęcie. Szafa w ten sposób odsunęła się od tej ściany, pali, takim nerwowym, tak szarpało. Mówię tak, czy chce tę szafę porozrywać? Szafa wychodziła jakby metodą lewa-prawa, tak jakby ktoś za nią stał i ją wypychał rogami do środka. Nikogo za tą szafą nie było. I tą szafę próbowałem po prostu docisnąć do ściany. No, ja 5 centymetrów, szafa 15-20 mnie wypycha. A do chłopaka mówię, odsunij się tam dali, bo jak ta szafa wrumnie, albo co, to cię może zabić. Tego dnia wieczorem w Drzewicy odbywała się kolęda. Cała rodzina zebrała się w mieszkaniu pana Jeżowskiego. Mieli nadzieję, że po poświęceniu wszystko ustąpi. Przebieg zdarzeń zaskoczył jednak wszystkich obecnych. W momencie wejścia do pokoju przede mną metr może upadła doniczka. Ona znajdowała się pod oknem, a upadła przede mną. To, co zdarzyło się podczas kolędy, zaskoczyło także księdza proboszcza. Proszony przez przestraszonych mieszkańców o wyjaśnienie tego zjawiska, znając tragiczną historię domu, stwierdził, iż może to być spowodowane ingerencją jakiejś zabłąkanej duszy. Dzieją się jakieś rzeczy, które trudno wyjaśnić i być może, że jakieś osoby nieżyjące proszą o modlitwę. Niestety domownicy zlekceważyli sugestie księdza. Zdecydowali się działać na własną rękę. Następnego dnia postanowili przeprowadzić obrzęd kadzenia.
Według starych podań dym z jałowca pomaga w usunięciu złych mocy. Na ten obrzęd zeszli się prawie wszyscy sąsiedzi. Po kilku minutach, jak twierdzą, zobaczyli coś, co można porównać do piekła na ziemi. W chwili tego kadzenia to normalnie jakby coś opętało do mieszkania. Zaczęło dopiero się walić, no to po prostu tak go wystraszyło, że nie miał siły nawet nic ani powiedzieć. Coś zaczęło rzucać przedmiotami znajdującymi się w mieszkaniu. Wszyscy, nawet ci, którzy do tej pory podchodzili sceptycznie, uciekli na dwór. Według prastarych legend kadzidło stosowane było do odczyniania złych mocy. Użycie go w miejscu dotkniętym klątwą, w miejscu działania nieznanych energii, miało przywrócić naturalny porządek rzeczy. W Drzewicy skutek był zupełnie odwrotny. Nie można przecież powstrzymać czegoś, co jest nieznane. Likwidowanie skutków bez znajomości przyczyn jest niemożliwe. To, że w Drzewicy skoncentrowana jest jakaś siła, jakaś energia, wydaje się niepodważalne. Jakie jest jednak jej źródło? Czy tkwi ono w mrocznej przeszłości starego domostwa, czy może w niezwykłej mocy jego właściciela? Państwo jeżowscy postanowili poprosić o pomoc egzorcystkę. Dostali od znajomych numer telefonu, który zapisali na kartce i włożyli do notesu. Za każdym razem, kiedy chcieli do niej zadzwonić, działo się coś niespotykanego. Jeżeli tylko padło nazwisko egzorcystki z Warszawy, pani Węgierskiej, to automatycznie notes przemieścił się z tego pokoju do następnego pokoju, ale uderzając taką dużą siłą, że rozsypało się wszystko w drobny mak. Na kartce był telefon. No i ten telefon z tą kartką w ogóle też zniknął. Czuli się bezsilni. Jednak nagle stało się coś, co, jak im się wydawało, mogło dać odpowiedź na pytanie, co dzieje się w ich domu. Pan Adam zauważył, że to, czego są świadkami, ma charakter schematyczny. Można przewidzieć, co i w jakiej kolejności będzie się działo. Wywalało z tego przedmioty, które znajdowały się na tym stole. Potem przemieszczało się do tego narożnika. Za tym narożnikiem znajdowała się szafa. Wywalało te szafki. Przechodziła przez tą ścianę. Zabierała się do tej szafy. Ta szafę przemieszczało i wszystko, co jest zmieszczone na tej ścianie tutaj, to automatycznie zbierało wszystko z tej ściany. Niestety sytuacja pogarszała się z dnia na dzień. Siła, która do tej pory robiła spustoszenie w mieszkaniu, teraz zaczęła atakować ludzi. Zatrzymywało, nie dało mi wejść do pomieszczenia. Blokada polegała na tym, że po prostu poduszkami czułem opór, tak jak tutaj do ściany, ale palce wchodziły mi normalnie do środka, to jakby w kisiel, w taką gęstą jakąś zawiesinę i to mnie trzymało. Nie mogłam wejść, bo coś mi nie pozwalało i tak jakby mnie odpychało dosłownie. Dokładnie tak jakby ktoś położył mi ręce na ramiona i mnie po prostu odpychał do tyłu. Taki straszny opór, no po prostu nie mogłam wejść, tak jakby jakaś, nie wiem, ściana była. Mieli wrażenie, że to jest jakaś niezidentyfikowana energia. Nie potrafili tego inaczej określić. Wszyscy zaznaczali, że można ją dotknąć. Nie wiem, co to było, nie wiem do dziś, co to jest. Odczuwałam to jako energię, która się do mnie klei w jakiś sposób. Z biegiem czasu kontakt z tą siłą stawał się coraz bardziej niebezpieczny. Strach ponownie zaczął narastać. Dreszcze, zaraz serce szybciej zaczęło bić i zimno. Po prostu chłód, jakby ktoś koło mnie przeszedł, tak zimny taki. Taki dreszcz, że normalnie to włosy, miałam tą kurtkę, to włosy mi dęba stawała pod kurką. Wszystko, co widzieliśmy do tej pory, nosiło wszelkie znamiona niezwykłości. Niezwykły jest ten dom, niezwykli jego mieszkańcy, niezwykła jest w końcu ta nieznana siła, z którą się zetknęli. Jednak nie do końca zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie im grozi, aż w końcu to, co towarzyszy im od dawna, zaatakowało. A co gorsza, przybrało jak najbardziej realne kształty. Pan Adam przebywał coraz częściej w swoim starym mieszkaniu, starając się wyjaśnić tę niespotykaną sytuację. Po pewnym czasie zauważył, że w momencie, kiedy w pokoju jest dym, można dostrzec kształt tej siły. Nie miało to żadnej postaci ani ludzkiej, ani tego. Wyglądało to jako bryła. Okrągłe to było, miało gdzieś 50-70 cm. Jak twierdzą mieszkańcy, energia ta w specyficzny sposób poruszała się po całym mieszkaniu. Od dołu
się przeciągało tego i tak po prostu jakby kula szła, a za nim taki jakby warkocz albo taki część z tego się zabierało. I w dymie bardzo dobrze było widać, jak to się przemieszcza i z jaką szybkością to leci. Wydawałoby się, że już nic gorszego nie może się stać. Po domu samoistnie przemieszczały się przedmioty. Ludzie odczuwali obecność czegoś obcego. Pan Adam potrafił opisać, jak to coś wygląda. Okazało się, że siła ta ma jakiś ukryty plan. Działała coraz bliżej osoby pana Adama. Lokalizuje to mnie samo. Widocznie coś ode mnie potrzebuje. Czuję po prostu, jak się zbliża. Czucie jest takie, że delikatnie to jakby nachodziło. Na jedną rękę, na drugą rękę wchodzi. Wchodzi mi tutaj od kręgosłupa w ten sposób. Na te coraz silniejsze, to jest coraz silniejsze. I potem automatycznie odchodzi, to wiem, że odchodzi to samo. Państwo jeżowscy zdecydowali się, że nie będą już odwiedzać starego mieszkania. Tylko pan Adam chodził jeszcze do tamtejszej piwnicy po drewno. To, co stało się pewnego dnia, przestraszyło go tak mocno, że niemal nie zemdlał. W pewnym momencie odczułem to, jakby mnie ktoś z tej strony wbił jakiś nóż albo bagnet z dość dużym bólem. Przerażony uciekł z piwnicy. Mimo bólu pobiegł do nowego domu, aby pokazać pani Annie swoje rany. Chodź, no mówi, bo coś mi uszgnęło dobrze w plecy, mówi, chyba mam przebite. Podniósł koszulę, okazało się, że ani śladu, ani nic nie było. Zdezorientowani nie wiedzieli, co robić. Nie było żadnego śladu, żadnych ran. Jednak pan Adam czuł potworny ból. Nagle na oczach domowników pan Adam zaczął poruszać się tak, jakby ktoś go zaatakował. I nie minęło 10-15 minut i automatycznie po nogach miałem zadanych, tam wiem, może ze 6, ze 7 takich ukłuć po jednej i po drugiej nodze. To tak by wyglądało, jakby mi ktoś bagnetem przeszywał nogi. Ksiądz proboszcz, słysząc o pogarszającej się sytuacji, wezwał na pomoc duchownego egzorcystę. Jak mówią domownicy, już na 10 minut przed jego przyjazdem wszystko się uspokoiło. W czasie egzorcyzmów nic szczególnego się nie działo. Nadal jednak domownicy odczuwali obecność czegoś nieznanego. Sprawę postanowiła rozwiązać współpracująca ze Strefą 11 parapsycholog Alicja Ziętek. W pierwszej kolejności razem z panem Adamem chciała zbadać teren dookoła domu. Już po kilkunastu minutach znaleźli kilka miejsc, w których odczuwali tę niezidentyfikowaną siłę. W tym miejscu odczułam siłę, pole siłowe, bardzo intensywne, bardzo mocne i weszłam do piwnicy instynktownie. Po wyjściu z piwnicy pani Alicja zauważyła zaniepokojonych tą sytuacją mieszkańców domu. Powiedziała im, że w tym miejscu wyczuwa jakąś tragedię, która rozegrała się w niedalekiej przeszłości. Jej odczucia potwierdzili domownicy. Dowiedziałam się, że mieszkał bezdomny człowiek, który nie żyje. Zmarł tragicznie, prawdopodobnie samobójczo. Ta siła może mieć związek z tym dramatem. Choć nadal nie wiemy, co spotkało mieszkańców domu w Drzewicy, wydaje się, że trafiliśmy na trop, który pomoże rozwiązać ich zagadkę. Regresing to niekonwencjonalna psychoterapia, która pozwala na powrót świadomością do przeszłych zdarzeń. Już za chwilę w Strefie 11 będziecie Państwo świadkami zabiegu, który pozwoli być może odpowiedzieć na pytania o przyczyny tych zdarzeń. Jaki przebieg będzie miała regresja? Co stanie się w jej trakcie? Zobaczyłem, że to coś głowy nie miało. Czy zostanie wyjaśniona zagadka zdarzeń, które mają miejsce w tym domu? O tym już za chwilę w Strefie 11. Dzieją się rzeczy niezwykłe. Miejsce to i jego mieszkańców opanowała nieznana, inteligentna siła, która zaburza ich spokojne dotąd życie. Jakie jest jej źródło? Być może przeprowadzona psychoterapia pozwoli odpowiedzieć na to pytanie. Aby sprawdzić, czy Adam Jeżowski ma kontakty z zaświatami, czy może jego właściwości powodują eskalację siły, która ma swoje ujście w piwnicy, Alicja Ziętek postanowiła wprowadzić go w stan regresji. Chciała, aby był on świadomy wszystkiego, co mówi, dlatego nie zdecydowała się na wprowadzenie go w hipnozę. Przez dłuższy czas podczas zabiegu nic się nie działo. Nagle wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Obudziłem mnie. Zobaczyłem,
Albo mi się zdawało, albo coś, że to coś głowy nie miało. Parapsycholog uznała, że należy wytworzyć w pokoju trochę dymu, aby pomóc panu Adamowi zwizualizować zjawiska, których byli świadkami przez ostatnie tygodnie. Normalnie widziałem twarz, czaszkę, nie czaszkę. Zaraz zobaczę, czy to jeszcze idzie. Zobaczę, bo to mi z ręki zeszło. Normalnie łysy, jakby łysy człowiek, ale dość duża głowa. Według słów Alicji Ziętek, to, co w regresingu zobaczył pan Adam, nie było jego wymysłem. To, że widział twarz, to ja potwierdzam, bo ja sama to spostrzegłam. Więc tą cząstką tej iskierki, tak jak on to oglądał i w pewnym momencie wziął w ręku i zobaczył twarz, jest właśnie istota ludzka, czyli symbol, bądź nawet znaczenie, że ta iskra wpływa na, jednak na człowieka i stwarza jakieś różne obrazy. Po skończeniu regresji Alicja Ziętek stwierdziła, że wizje, których doświadczał pan Adam, nie przedstawiały żadnych istot zza światów. Z regresingu wynika, że nie mamy tutaj do czynienia ze zjawiskami parapsychologicznymi, nie mamy do czynienia tutaj z duchami. Mamy do czynienia z czystą energią, siłą pewnej energii nieokreśloną siłą. Taka interpretacja zdarzeń najbardziej zdziwiła pana Adama. Był on przekonany, że ma do czynienia z czymś, co potocznie nazywamy duchami. Pozostało więc pytanie, dlaczego w takim razie poruszają się te wszystkie przedmioty? Dlaczego pan Adam przyciąga tę siłę? Czyni to w sposób nieświadomy, poza kontrolą. Po prostu lęk pobudza jego stan emocjonalny. I on nawet nie wie, że w momencie, kiedy coś się dzieje, on zaczyna myślą działać. Wrusza przedmioty po prostu w obieg. Alicja Ziętek twierdzi, że gdyby rodzina Jeżowskich mieszkała w innym miejscu, zjawiska, które dręczą ich przez ostatnie tygodnie, nigdy by się nie wydarzyły. Więc to jest żywioł, to jest życie ziemi, to jest coś tak jak wulkan. No nie da się wulkanu usunąć, nie da się usunąć rzeki, nie da się usunąć góry. Żeby ci ludzie z tego budynku mogli normalnie żyć, osiągnąć cel i sukces, a przy okazji i nie chorować, i uwolnić od jakichkolwiek nałogów, to musieliby po prostu ten dom przenieść w inne miejsce. Czy faktycznie w Drzewicy nałożyło się na siebie kilka różnych przyczyn zdarzeń, które niweczą ład tego domostwa? Właściciel domu przekonany jest, że to właśnie jego dotąd nieuświadomione właściwości powodują wszelkie zmiany w życiu jego i jego najbliższych. Lecz przeprowadzony zabieg wskazuje, że jest on tylko swego rodzaju katalizatorem, ujściem dla energii, która zagnieździła się w tym miejscu. A przecież może być i tak, że obserwowane zjawiska są tylko projekcją jego pragnień, czy też po prostu materializacją tego, co dzieje się w jego podświadomości. Jak zwykle czekamy na Państwa sygnały, wszystkim zapewniamy anonimowość. Nasze telefony będą czynne jeszcze przez godzinę. Można także do nas napisać. Do zobaczenia w Strefie 11 za tydzień. Kim jest człowiek, który został nazwany prorokiem XX wieku? Tysiące świadków twierdzi, że zostało uzdrowionych dzięki jego misji. William Branham otrzymał 7 wizji dotyczących końca świata. Czy wszystkie wizje już się wypełniły? Czy koniec czasów jest już bliski? O tym już za tydzień w Strefie 11.